Zadanie 14. Klient wpłacił do banku 30 tysięcy złotych na lokatę dwuletnią. Po każdym rocznym okresie oszczędzania bank dolicza odsetki w wysokości 4% od kwoty bieżącego kapitału znajdującego się na lokacie. Dokąd zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wartość jego kapitału po dwóch latach będzie rosła. No i tutaj musimy skorzystać z tego wzoru. Kn to jest kwota, którą uzyskamy po zakończeniu inwestycji. K0 to jest kapitał początkowy. No i w naszym przypadku K0, czyli ten kapitał początkowy, to jest 30 tysięcy złotych. P to jest oprocentowanie. U nas ono wynosi 4%. A 4% to jest dokładnie to samo co 4 setne. I teraz popatrzmy. Po, ka po każdym rocznym okresie oszczędzania bank dolicza odsetki, natomiast klient wpłacił lokatę, czy pieniądze na lokatę dwuletnią. To znaczy, że n, czyli liczba kapitalizacji, w tym przypadku będzie równa liczbie 2. No i teraz te dane musimy podstawić do tego wzoru, czyli kn. Czyli kwota ostateczna, to będzie nic innego jak 30 tysięcy razy 1 dodać setne i to podnosimy do potęgi drugiej. W kolejnym kroku tutaj możemy wyznaczyć wartość tej sumy. Oznacza to, że kn jest równe 30 tysięcy razy 1 cała i 400. Do potęgi drugiej. Oczywiście to możemy zapisać także bez nawiasu, czyli KN będzie równe 30 tysięcy razy 1,4 do potęgi drugiej. Teraz zwróćmy uwagę, że my dalej nie musimy tutaj tego wyznaczać, ponieważ ta postać odpowiedzi już się tutaj w tym miejscu znajduje i widzimy, że jest to odpowiedź C.